Dzień dobry, witam Ciebie bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj nadszedł ten dzień, na który długo czekałam. Dzisiaj weźmiemy się za unboxing mojego ulubionego bohatera z Naruto, czyli Itachiego. Serdecznie zapraszam. Otwieramy! Ja jestem zachwycona tą figurką. Jest to moja ulubiona postać z anime, do którego mam wielki sentyment i zawsze chciałam nabyć figurkę Itachiego. Jest ona naprawdę obfita w szczegóły. Wielkim plusem jest jej wielkość. 10 cm idealnie prezentuje się przy mangach, jak i sama na półeczce. Największą zaletą figurek typu Nendoroid jest możliwość zmiany twarzy, pozycji czy dodatków. To jest najbardziej kręcące. Największy minus tych figurek, oczywiście cena. Trzeba liczyć, że sprowadzenie z Japonii takiej figurki może kosztować około 200 zł. Ja mojego Itachiego zakupiłam stacjonarnie i wyniósł mnie on około 150 zł. Cena jest współmierna z jakością. Z całego serca mogę polecić figurki typu Nendoroid wszystkim fanom anime, mangi oraz kolekcjonerom figurek. Dziękuję, że obejrzeliście mój filmik do końca. Kciuka w górę zostawiłeś? Jeżeli chcesz być ze mną na bieżąco, zapraszam Cię gorąco do subskrypcji. I widzimy się następnym razem.